chyba umieram! Muszko, to tylko małe skaleczenie, spokojnie. Tak to już w życiu bywa, że z czasem coś się zużywa, ale nie zawsze jest to powód, żeby wymieniać to na nowe. Ale raczej, żeby dać drugie życie temu, co się już zużyło. W sytuacji twojego paluszka sprawa była prosta, wystarczył mały opatrunek. W sytuacji przedmiotów sprawa jest jeszcze prostsza, zwłaszcza kiedy do życia zostanie powołana reużytkownia. To miejsce, które ma na celu wydłużyć życie przedmiotów, ograniczyć konsumpcjonizm oraz promować upcycling i umiejętność naprawiania rzeczy. Wszystko, co się tu znajduje, jest za darmo. Odwiedzając lokal, można oddać nieużywane przedmioty, zyskać coś, co jest potrzebne i dowiedzieć się więcej o ekologii i dbaniu o planetę. Przyjmujemy takie rzeczy jak książki, ubrania, zabawki i tym podobne. Łączymy się teraz z panią Iwoną Kowalczuk, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola. Halo, halo? Reużytkownia to będzie miejsce, w którym mieszkańcy będą mogli spotkać się, przynieść rzeczy, których nie potrzebują w domu i wymienić je na inne przedmioty, które tam będą dostępne. Chcemy, żeby to było także miejsce wymiany doświadczeń pomiędzy mieszkańcami, miejsce edukacji, przekazywania informacji, miejsce, w którym będzie bardzo ważny temat przewodni, czyli gospodarka w obiegu zamkniętym i zapobieganie powstawaniu odpadów. Chcemy, żeby to było miejsce nowoczesne dla wszystkich mieszkańców, we wszystkich grupach wiekowych. Mamy nadzieję, że spotka się z akceptacją nasz pomysł i mieszkańcy będą bardzo chętnie odwiedzać reużytkownię. Oj, wygląda na to, że teraz czas na restart. No, nie do końca chodziło mi o taki restart, ale skoro już się widzimy, to pozwólcie, że opowiem wam o miejscu niezwykłym i bardzo ważnym na mapie reintegracyjnego Opola. Jesteśmy w centrum Restart, gdzie głównym celem jest rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej. W 2019 roku powstało Centrum Restart. To jest kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu udało się wybudować tutaj trzy warsztaty. W sumie dwa warsztaty, stolarsko-tapicerski, warsztat krawiecki i jeszcze mamy warsztat remontowo-budowlany, który jest na zewnątrz. W projekcie biorą udział ludzie zagrożeni ubóstwem, wykluczeniem społecznym czy długotrwale bezrobotni. Tutaj mają zajęcia z reintegracji społeczno-zawodowej. Wykonują tutaj 120 godzin zajęć miesięcznie. Przyuczają się, w międzyczasie szukają pracy i jeżeli uda im się nawet w trakcie projektu znaleźć pracę, w tym momencie kończą i wychodzą już na rynek pracy. Patrząc na takie miejsca, świat maluje mi się w kolorowych barwach. O, widzę, że i na was zrobiło to wielkie wrażenie. A skoro już o kolorach mowa, zapraszam was do Liceum Plastycznego, gdzie oprócz barwy liczy się też forma. Staramy się w zasadzie kumulować w naszej pracowni różne dziedziny, bo i to jest malarstwo, i to jest rzeźba, tkanina, różne modelatorskie elementy, które są wprowadzone do technik scenograficznych. Dlatego właśnie materiały, które potrzebujemy do realizacji, pozyskujemy z różnych źródeł, bo są to elementy gdzieś odczepione, odprute, elementy, które już, na przykład tkaniny, które już są niepotrzebne. Mówimy o naszych działaniach recyklingowych w tych pracowniach, w których
prowadzimy zajęcia, to możemy tutaj powiedzieć o różnorakich tematach, które realizujemy z młodzieżą. I właściwie, chociaż temat recyklingu jest taki świeży i nowy, można powiedzieć, że my go kontynuujemy już dłuższy czas. A teraz realizujemy również projekty związane z makietami scenograficznymi. Tam przetwarzamy mnóstwo papierów w sposób recyklingowy. Posługujemy się taką techniką papier-mâché, jeżeli chodzi o realizację masek teatralnych też z uczniami. Dzisiaj zrozumiałam, że w świadomości ekologicznej jest trochę tak jak z moim uszkodzonym paluszkiem, ale też i skrzydełkiem. Jak o nie nie zadbasz, to daleko nie polecisz. Dbajmy o środowisko, żeby pokolenia naszych dzieci zaleciały dalej niż my. Wysokich lotów, kochane muchy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Dobrze gada ten owad.